Pieniążki już znajdujesz? Pierwszy postój. Młody już hajs znalazł. Dobra, jest piątek. Który to dzisiaj będzie? 24, nie? 24, jak pan jest minus 3 stopnie. Minus 3 stopnie i w takim ładnym miejscu żeśmy stali. Stanęli. Dobra, kawałek za Radomskiem, nastroje bojowe. Jeszcze ze 3 godziny i będziemy w cyrku. Minus 3 to akurat, no. Zimno to będzie jutro w nocy. Ciusiu? Blisko, coraz bliżej. W Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie ma wyjazdu bez McDonalda. Idę zobaczyć, co mi ciekawego zamówili. Nie ma wyjazdu bez McDonalda. Nie, młody? A jedzony, wsiadamy. Jeszcze z półtorej godzinki i będziemy na miejscu. Na razie jesteśmy koło Dąbrowy Górniczej. Jesteśmy już na miejscu. Już w cyrku. Woda zajebista. Ciepło, lekki wiaderek. Na razie brat na narty idzie. Teraz potem idziemy się przejść. Jesteś młody. Przejdę w sensie jakiś ukraść. Idę na narty. Dlatego muszę wziąć samochód, bo mieli jakieś zwroty z tej wycieczki. Kamerki niestety mają to do siebie, że słabo łapią widok z daleka. A zobaczymy, co tam nam powychodzi. Tak? No dobra, jedziemy. No jedziemy. Tak? Austin. Robert, telefon. Co by nie mówić, pogoda dopisuje. Ruszamy na stok. Zobaczcie, jak Robert jeździ i idziemy pozwiedzać cyrk. Znaczy pozwiedzać. Idziemy się przejść po cyrku. Przypadkowo. No, ale pod górą i tak się jest. Właśnie Roberta przywieźliśmy na wyciąg. Młody nie chce jeździć. Baśka chce jeździć. Baśka, chcesz pojeździć? Oczywiście. Nie wiem, czy mi się uda chociaż raz, ale to będzie pierwszy i ostatni. Beskid arena narciarska. Tak naprawdę do tego śniegu jest jak na lekarstwie. No i Robert po pierwszym zjeździe po jakiś, mówił, że 4 latach, ale ja mu nie wierzę. Jak? Twarde. Co, zostajesz na nartach? Zostajesz na nartach? Muszę zobaczyć. To długo tu nie będę chodził. Ale mówię jutro. Jednak bieganie. Jednak biega. Jednak bieganie. Teraz się wiadę, ale... Powiem, masz brew jak radi. A to włos. I cały czas mi kopiesz tymi brudnymi butami, no.
Głowa cię zaczęła boleć? Dlatego głowa w górach boli. Jest i szopka świąteczna. Na ryneczku można tak powiedzieć, tak? W cyrku. Więcej śniegu na tych owcach niż w górach. To ty żeś wybierał od McDonalda jak zwykle. Ja wybierałem, skoro wujeczek. O, to już nie na to, co? Nawet się nie odezwałem ani słowem. Młody narzeka, McDonald mu nie smakował pierwszy raz w życiu. Słaby. No. Jak to przeważnie z McDonaldem? Tędy jutro będziemy zaczynali. Tędy będziemy zaczynali z amfiteatru. I prosto tam w górę. Za gorąco nie jest, ale dalej to raczej wygląda jak marcowa pogoda. Koniec lutego, początek marca, listopada. A to styczeń dopiero. Będziesz szedł jutro wściekle? Jak Austin, wariat ze startu? Też miałem ten słuchać, ale... Robert uznał, że będzie szedł wariat, to nie będzie musiał. Jest. Kabel mogę ci oddać. Błagam, nie, błagam. Wstawaj, Robert, bo trzeba robić kilometry. Nawet trochę śniegu jest na balkonie, możesz bałwana ulepić. Młody nie ma bandaża, ale ładuję ja bandaż. Może nie ma bałwana. MTV Clips. Co takiego? Tak to wytniesz. Dlaczego wytniesz? To jest bardzo dobre wiecie. Młody będzie bałwana lepił pewnie. Musi sobie rodzeństwo ulepić. Młody się na razie źle czuje. Tak, idziemy do drugiego pokoju. A kto tu jest? Lopo. Sobie śpi, koncentruje się przed jutrzejszym biegiem mocno. Co jest ważne w byciu w górach? Żeby spać, dlaczego ja? Jest dlaczego ja i jest dobrze. To jest dobre pytanie. Bo właśnie te głupoty będą ważne. Tak wypoczywa najlepszy zawodnik. Pokażę wam jeszcze marny widok z pokoju. Tak, słaby widok. No. Słoneczko świeci troszeczkę cieplutkę. I taki marny widoczek. A tam będziemy jutro. Na tej górze. Gdzieś koło 13.30, 14.00. Słyszałeś? Oddała dziecko, bo nie chciało biegać w górach. Sędzia Anna Maria Wesołowska. No, widzisz, miała dziecko gdzieś. Już wieczór, cała wycieczka. Idziemy po odbiór pakietów. Właściwie przyjechaliśmy, bo młody jęczy po maku. Maksie, nie po maku. Czego nie ma? Tu będzie start jutro.
Ale pewnie to rano będzie tutaj. Jesteśmy w amfiteatrze po odbiór pakietów. Tak to wygląda, szyk w amfiteatrze. Pod samą skocznią. Dzisiaj musicie mi uwierzyć na słowo, dlatego że najprawdopodobniej kamera tego w ogóle nie obejmie. A jutro przez startem pokażę. Postaram się pokazać, jak to fajnie wygląda amfiteatr pod samą skocznią. I tu odbieramy sobie numerki na jutrzejszy bieg. Czy on na palacu? Co? Tutaj zamieszanie, ja mam numerek 117. No tak, tak. Daszka 118. A to Robert ma 118. Basia 411, jedna pętla. I młody gdzieś tam też ma. Więcej? Więcej mniej? A, zaraz, bo kolega nam skacze. Dobra, dobra, no, wszyscy tam mamy. Przyciski na tym, to są gównowarte, tak? To, który, o czym mówimy? To wszystko się wciska tutaj, jak dotykam tego. Bo jest jakiś przycisk gdzieś w środku, tutaj. To. No, tylko że jest połączone. No. Czekaj, wziąłeś... Wszystko jest w plecaku. Jak i mój to... numer też tam jest? No jeżeli miałeś go w ręku, to no, tak. No. Zabrałem ci go i w urzędu. Chip jest najważniejszy. Zobacz tylko to. Sprawdźmy jeszcze tylko. Jedzenie mam... A wiemy już, czy był czyj numer? Tak. No, ja mam 371. Ja mam 117. No, to weź, zobacz, bo... A jaki ja mam? 118, ja mam tu jest na górze, proszę bardzo. Dobra. Zostawcie tak, pazernie to żarcie, dobra. Skoro ja musiałem wydać dwie paki na żele, będzie ci jutro żele jedni zamiast tego jedzenia. Nic mnie to nie obchodzi. No. Ważne, że są żele. Wiesz, ja po tych żelach najlepiej robię, tak mogę zakończyć. Miamkę sobie tylko pojęcie. W ramach poczęstunku był chleb ze smalcem, ale... Tak, w ramach poczęstunku kochałem mojego Red Dragona, który poszedł do końca, tak? Więc jadę na drugi. Powiem szczerze, że tak, jak zdjąłem te buty narciarskie, to mówię, zarąbiście, bo jako... Bardzo fajna knajpa. Pakiety odebrane, idziemy coś zjeść. To są małe dania, nie są wielkie. Ale to jest jedzenie takiego... Właśnie. Dosyć symboliczna sytuacja jest taka, że właśnie z młodym zjedliśmy kolację, ale jest jedna rzecz, która obrazuje, jak młody jutro będzie bieg. Tuż za naszymi plecami. Jak biedzie w ten bieg? Ja to się... Na głowie? Młody. Tak. To jest jedyna kaska, a nie na... A dlaczego? Przecież jak wtedy my robiliśmy te zdjęcia, to nie było tak źle. Nie, nie było. No przyznam, że to wygląda jakby wujek czołgiem jeździł tego. No przecież na filmie tego tak nie był ten. Nie, no to jak wyglądało źle? Mi się wydaje, że dobrze było z tego filmu, to co jest się przede mną. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś, tam, jakoś kosmicznie źle. Dobra, najedź może na naszego mistrza. Tu mamy przedstawiciela podłoskich, naszą jedynkę w sprincie, który jutro zamierza złamać 2,5 godziny na trasie Zadymki. Mamy też drugą jedynkę w teamie, jego ojciec. Na siebie. Na razie się nie chce ujawniać, ale jedzie z tą kamerą. Ale po cichutku to stwierdził, że wszystkich zaskoczy, robi 6 rund, także... Teraz... Liczymy na niego. Agnieszek będę miał dużo wymazywania twarzy. Niestety... Nos musisz mieć taki na gumce czerwony, żeby zakładać. Tylko tak naprawdę. Będziemy tłem dla tych dwóch gości. O właśnie... To oczekiwania były rzeczywistość, a będzie tak. Ja dwie rundy. Robert 3 i młody po jednym.
Chyba, że Robert 4. Ja, 10. Dziękuję na miarę, także wystarczy. Tak to się skończy. No. Skończy się na 8 rundach, nie 10. A z okna gówno widać już o tej godzinie. A światło jest na wyciągać? Już się nie. Tak. Było całą. Takie słoneczko dzisiaj nad Krzycznem. Na jakieś pewnie o 14 tam gdzieś będę. Tak myślę. Robert już wyjeżdża. Okay. Ja mam na bucie już. Kurwa, byłem jedną z pierwszych osób, która te paski zastosowała na zawodach. Kurwa, oczywiście jestem pierwszą, która zapomniała. Pierwszy to pierwszy. Zagra w kamila. Ale numer ma być w poziomie w tym. Trudno. Ja muszę być kapitana, chociaż tak jest. Ja nie kazałem mi przełożyć, kurwa. To. Ja już swój zerwałem, to nie będę miał tego problemu. Normalnie, tylko w jednej pozycji. Wsiadłeś do niej? Co? Nie. Musimy teraz pograć. Teraz jeszcze krótka historia o oszczędnościach, to jest dobra historia. Polowałem na buty na koniec października. W końcu skończyło się na hokach. Przeglądałem strony internetowe. W końcu hoki znalazłem za 450 zł na Black Friday. I bardzo się cieszyłem, że bardzo dobra cena. Zamiast dorzucić jeszcze gdzieś 200 zł. A wczoraj nie miałem problemu z tym, żeby 200 zł wydać na żele, więc takie to są oszczędności. Przy okazji biegu reklamowane są kolejne biegi, zaproszenia na biegi. Zapraszamy do Krynicy Zdrój na 11 Tauron Festiwal Biegowy. 11-13 września. 3 dni do wyboru 30 biegów. Także warto choć raz przyjechać, zobaczyć jak to jest. 30 biegów, także będzie w czym wybierać. Serdecznie zapraszamy do Krynicy. To nas skłania do jednej rzeczy. Mianowicie proszę bardzo, żeby każdy w tym momencie, jeżeli tego jeszcze nie zrobił, zainstalował sobie aplikację Ratunek oraz wpisał numer GOP-u. Zawsze to jest szybciej, bezpieczniej i pewniej, że GOP biegnie, ma dojechać. GOP dojechał, ale ta informacja była lekko opóźniona, bo nie wiedzieliśmy jaki jest numer, nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, musieliśmy to ustalić. Tutaj od razu chciałem powiedzieć, że wypadek zdarzył się jakby z inherentnych przyczyn biegacza, on był chory, nie wiedział o tym. Więc no, tutaj taka mała uwaga, jak Państwo, mam nadzieję, że się przebadaliście, że wiecie o swoim stanie zdrowia wszystko, co powinniście wiedzieć i że nie podejmujecie tego wysiłku pochopnie. To jest duży wysiłek, wiemy, że ten bieg jest trudny, trwa długo. Proszę zawsze o tym pamiętać, nie tylko na naszym biegu, ale na każdych innych imprezach, w których bierzecie udział. To, że ktoś jest młody, nie znaczy, że jest zdrowy w każdym momencie, no i trzeba o tym pamiętać, żeby to wziąć pod uwagę. Widać mnie, nie widać, równo widać.
runda zakończona. 4,5 godziny, czyli będę pewnie ostatni albo przedostatni. Ale z perspektywy tego, że we wrześniu to się toczyłem jeszcze, to nie jest tak najgorzej. Samo skończenie cieszy. Baśka też skończyła. Medala odebrała, normalnie taki sobie ładny kupiła. Śliczny. A dlaczego ja nie mam medala takiego fajnego amerykańskiego? Bo jeszcze się zastanawiam, czy nie wyjść na drugą rundę. Czyli oszukuję się tak naprawdę pewnie. Ale mam do 8 rano czas, żeby wyjść. To wtedy dałbym radę skończyć. Idę na razie się wykąpać, coś ciepłego zjeść. I tak to. Niedziela, śliczny poranek. Cyrku. Chcemy coś zjeść.